Czołem ludziska! Witajcie w kolejnym odcinku z Besiege, tym razem z wersji 0.08. Ponieważ wreszcie autorzy wypuścili kolejny update i mamy najważniejszą zmianę, czyli mamy nową wyspę, gdzie będzie docelowo 15 nowych etapów, choć w tym momencie wypuszczonych jest zaledwie 5. Więc tak, teraz będziemy się zajmować nową wyspą, wyspą Tolbrynd. Tolbrynd, tak, dobrze przeczytałem. Jak widzicie, wyspa, którą już tutaj podbiłem, czyli Ypsilon, ta z poprzedniej jakby, z poprzedniego rzutu, kiedy ogrywałem Besiege, jest całkowicie podbita i teraz twórcy dodali takie latające sparkle w postaci jakiegoś, nie wiem, pewnie ma to w jakiś sposób pokazać, że jest rzeczywiście podpalone, spalone, zniszczone, podbite i w ogóle zdewastowane. Także to jest taka mała zmiana. Wydaje mi się, że trochę inaczej wyglądają refleksy wodne na tej planecie również. No ale, gdzie jest ta wyspa Tolbrynd? Bo ona tu nie jest w żaden sposób, jak widzicie, odznaczona od pozostałych, więc to mam nadzieję, że będzie jeszcze ulegało zmianie, kiedy zaprojektują wszystkie poziomy. Więc mamy wyspę Tolbrynd. Jak widzicie, tutaj, kurczę, dziwne rzeczy się dzieją. Jest całkiem fajna, moim zdaniem. Trochę deszczowa, trochę zamglona, jakieś ptaszory latają. Mamy 5 tutaj etapów. Jestem, o, jakieś burze, pioruny strzelają. Naprawdę jest klimacik, bardzo mi się to podoba. Tu jakieś dziwne wehikuły latają, cholera wie o co chodzi z tym, nie doszedłem tutaj. Tak naprawdę rozegrałem tylko jedną pierwszą tutaj, pierwszą mapkę, więc oczywiście będziemy szli przez wszystkie zony po drodze. Także cóż, zaczynajmy, bo co będziemy się zastanawiać? Zobaczymy, co tam ciekawego twórcy przygotowali i z czym będziemy musieli się teraz mierzyć. The Duke's Plea. Okej, czyli mamy tutaj żołnierzyków. Naszym zadaniem jest pokonanie wszystkich tych żołnierzy. Trochę zmienił się sposób poruszania kamery. Chociaż w sumie wydaje mi się, że i tak jest... czy ja wiem, czy się zmienił? No, teraz kamera porusza się idealnie jakby... Nieważne jak ją ustawimy, zawsze porusza się idealnie... kurczę, w poziomie. No, moim zdaniem to jest spoko. W sumie nie ukrywam, że też miałem również lekką, kurczę, przerwę od ostatniego momentu, kiedy nagrywaliśmy trzeci odcinek z widzami. No ale dobrze, czyli trzeba by pokonać ten tutaj piękny zamek. Tu proszę bardzo, coś płonie pięknie. Twórcy zapowiedzieli, że przerzucają się na nowy silnik, więc teraz już nie będzie to Unity 4, tylko będzie Unity 5, tylko oni powoli się jakby migrują, bo tam trochę jest chyba problemów technicznych z tego, co wyczytałem. No dobrze, czyli mamy tu żołnierzyka, tu żołnierzyka, tutaj pełno żołnierzy i musimy ich jakoś zgładzić. I niemalże 90% wszyscy muszą paść. Także dobrze, tu mamy jakąś, proszę bardzo, co to jest, jakaś szkatułka. Widzę jakieś szkatułki złota. Spoko, no dobra, to chyba zaczniemy skupiać się w końcu na budowaniu. Przy okazji pokażę wam też nowe rzeczy, które doszły. Chyba dwie są nowe, dwa nowe elementy są tutaj. Na pewno jest, proszę bardzo, drill. Czyli, o, możemy stworzyć pojazd, który będzie... O, super, ekstra, bardzo mi się podoba. Pojazd stworzony z samych wierteł, można nawet dodać jeszcze tu wiertło, żeby było śmieszniej. Oh yeah! Woohoo! No powiem wam szczerze, bardzo ciekawy twór, mi się podoba. Nie za bardzo chyba jednak jest skuteczny do zabijania, gdzie sobie wyczyścimy to. No dobrze, trzeba coś tutaj modelować, żeby móc sobie stworzyć coś z tymi wiertłami. Tylko patrzę jeszcze, co tutaj nowego mogli dodać, ale wydaje mi się... Kurczę, ja byłem pewny, że dwie nowe rzeczy doszły, ale na pewno doszło to wiertło. A resztę... A! Okej, grip pad, high friction. Dobra, to jest taka rzecz, która się przydaje, kiedy tworzymy jakieś kroczące pojazdy, tak? Możemy, prawda, przy bardzo zamontować coś takiego. I że to ma o wiele większe tarcie, to pozwala nam o wiele łatwiej tworzyć kroczące pojazdy. Bardzo spoko pomysł, fajnie, że oni patrzą na takie rzeczy i słuchają rzeczywiście naszych sugestii, naszych, czyli graczy. Także dobrze, widzicie, dookoła jest kurde ciemno, już nie jest tak cudownie. Podoba mi się bardzo ten efekt właśnie tego deszczu. Tutaj, że jakieś chmury, coś, naprawdę bardzo estetycznie to wszystko wygląda. Gdybyśmy schowali nawet, kurde, chud. Bardzo ładnie. Niesamowicie, kurcze, widowiskowe są te wszystkie pejzaże, no ale! Dosyć zabawy w pejzaże. Trzeba skupić się na budowaniu machiny zniszczenia! Okej, najbardziej podstawowy pojazd, jaki mógłbym stworzyć, proszę bardzo, który po prostu... Okej, dobra, oczywiście kamera się nie przyczepiła tam, gdzieś miała przyczepić.
ładnie sobie skręca. Proszę bardzo, możemy nim łatwo manipulować, chociaż kurczę, jednak to skręcanie nie jest jakieś super. Widzicie, skręca bardzo, ale to bardzo, nazwijmy to, nazwijmy to opornie, ale chyba więcej nam nie trzeba do szczęścia. Także jeszcze trzeba tylko zamontować jakąś tutaj, jakiś tutaj sprzęt, może go trochę obciążyć, żeby lepiej latał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, nie pytajcie, czemu akurat coś takiego wymyślimy, czego akurat tak ma wyglądać. Jakoś tak, kurczę, stwierdziłem, że niech będzie jakiś płonący drążyciel, prawda? Penetrator prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia. Zobaczymy, jak on teraz będzie fruwał tutaj. Okej, więc co? Gdzieś tutaj przyczepimy kamerę. No i zobaczymy, jak będzie siał zniszczenie. Gdzieś tu może bardziej z przodu. Oh yeah! Oh yeah! Ha ha! Cudownie. O, kółko mi chyba odpadło. Odpadło mi kółko. O, kurde, oba kółka mi odpadły. Tylko pytanie brzmi, dlaczego mi te kółka odpadły? Czy może za mocno skręciłem? Jest taka szansa, że za mocno skręciłem, także... O, gdzie? Wszystkich tutaj, że tak powiem, spiłuję, jak trzeba. Ciebie też, nie martw się, kolego. Ciebie też przyjdzie pora. Pizg, rozwalony tutaj, kurde, segment. Dobra, może teraz trochę tutaj obrócimy jakoś tak. Zobaczymy, czy będzie mi się dobrze sterować z tym. A! No właśnie! Kurde, trochę... Trochę nie trafiam, ale spoko. Dobra, damy radę. Gdzieś tutaj jakiś typ został. I zaraz zobaczycie, jaka jest najpotężniejsza moc tych drążących dziadostw, ponieważ możemy tymi oto wiertolotami niszczyć mury! O tak! Właśnie o to chodzi. To jest bardzo fajna mechanika nowa, która doszła w Besiege. Możemy tymi... Kurczę, to jeszcze stoi? Możemy tymi... Jak to nazwać? Wiertłami niszczyć, proszę bardzo, mury. Tylko jakim cudem ten typ dał radę na takim fizdrykcie? No dobra, pewnie spadnie na mnie teraz. O kurna, dobra, zwaliliśmy wieżę. Dobrze, no więc zaraz trzeba się przedrążyć jeszcze tutaj bardziej. Tylko teraz tak, jak ja zniszczę to, to jak znam życie, nie będzie fajnie. Kurde, nie będzie fajnie i co? I to mi może spaść na łeb. W sensie to płonące dziadostwo, ta pochodnia, mogę spłonąć, więc może... Może jednak przy okazji, dziebając tego gościa, uda mi się, kurczę, kulka przestała mi płonąć, torcze przestały, wszystko przestało mi płonąć, w ogóle o co chodzi? Czy ja się dam radę odwrócić? Chyba dam radę, okej. Dobra, teraz trzeba delikatnie podjechać z tej strony. Właśnie tak. I jeszcze zmierzwić... Kurna, ile tu bałaganu. Jeszcze zmierzwić te tutaj. O, drąż. Tu normalnie krecie jeden, dawaj. Zanim ci kółko odpadnie. Świetnie, proszę bardzo. Udało się przedrążyć wielką, kurde. Ło, tutaj piorun piznął. Prawie, że ciekawe, jak w nas piorun trafi, to się zapłoniemy. W każdym razie udało nam się pokonać planszę numer 1 w 2 minuty. Niezła penetracja. Przy bardzo możemy też od spodu spojrzeć. Ale jeszcze dla testu chciałbym zobaczyć, czy rzeczywiście jestem... No nie, na pewno jestem w stanie spłonąć. Jak to zacznę drążyć... To właśnie... O! Płonie ognisko w lasie. Dobra, w każdym razie udało się pokonać, proszę bardzo. Cudowne zniszczenia. Tu została tylko jedna malutka tutaj, mały fragment. Pioruny strzelają. Cudownie! Mamy pierwszy etap zaliczony. Czyli możemy... O, next zone. Ok, następny zone. Dobra. Co my tu mamy? Bo to jest coś dla mnie nowego. Jeszcze nie widziałem tego etapu. O co tu chodzi? Musimy zniszczyć 90% ptaszorów. Ha! 90% ptaszorów trzeba by wybić stąd. Okej, tu mamy w ogóle jakąś machinę. Może ja sobie podjadę do tej machiny i zobaczę, czy mogę ją, że tak powiem, zburzyć. Teoretycznie mogę ją zburzyć. Wszystko się na mnie zwaliło. Ojej, spłonąłem. I żaden ptaszor chyba nie zginął. Dobrze, zatem trzeba by trochę zmodyfikować nasz pojazd. Zmodyfikować pojazd. No dobrze, będziemy bazować na tym, co mamy, żeby był jakiś upgrade tego pojazdu, tego naszego kreta. Więc wydaje mi się, że najlepszym sposobem będzie chyba
Może spalić te ptaszory? Zobaczymy. Czyli trzeba zrobić upgrade do płomieni. Dobra, no to zacznijmy zabawę. Okej, no szczerze powiedziawszy, jak widzicie, mamy tutaj restrykcje bounding boxowe, więc to może nie być aż takie proste, bo widzicie... Ha! No nie jestem w stanie budować wyżej, musiałbym trochę zmienić to i może zrobić takie coś, że to będzie, tak się wiecie, wyginać, tak tutaj stoi prosto, to może tak, żeby tak leciało to. No ale zobaczmy, co jesteśmy w stanie zrobić tym pojazdem teraz. Oczywiście kamera znowu robi co chce. Dobra, no to zaczniemy tutaj uruchamiać teraz, czy oni w ogóle są... O! One się w ogóle rozpierdzielają, a mnie nawet nie muszę włączać płomienia. No dobra, to teraz powinienem je podpalać. Ptaszory spadają, o nie mogę, zobaczmy to w zwolnionym tempie. Ojej, ptaszory rzeczywiście spadają i tutaj... O, ale skończył się ogień, skończył mi się wydech, a to jakiś ptaszor jeszcze robi kamikadze. Okej, spoko. No więc ogólnie rzecz biorąc, no to jak widzicie, ta machina nie za dużo może zrobić. Nie za dużo. Na pewno nie są mi potrzebne te całe tutaj zabawki w postaci wiertadeł. A zatem, wydaje mi się, że może to będzie ten moment, kiedy trzeba będzie zrobić pojazd latający, czyli zacząć od samego początku. I może jak będziemy fruwać, to oni się... Właśnie, te ptaki mogą się w takim wypadku wybić same z siebie. Tak mi się przynajmniej wydaje. A w ogóle tu powinienem dociążyć jeszcze ten pojazd tu z tyłu, bo jak on tam hamuje, to ma problem pewien. Ale dobra, to akurat nie jest istotne, bo i tak będziemy pewnie od samego początku tutaj działać. Ale! O, proszę bardzo, teraz już nie ma przychyłu jak hamuje. O, dobra, trochę miał problemu, ale daję radę. Coś trzeba będzie jeszcze z tymi kółkami naprawić, bo mam małą opcję skrętową. Dobra, w każdym razie wydaje mi się, że sobie po prostu ten pojazd zapiszę i spróbujemy coś od nowa. Kretodryl. Kretodryl, to chyba najgorsza nazwa ever, jaką kiedykolwiek wymyśliłem, bo niby od drill, czyli od drill, czyli od tego wiertła i że kret, masakra. Dobrze, w każdym razie mam go zapisanego, więc teraz spróbujmy zacząć od samego początku robić coś, co będzie fruwać i w ten sposób zniszczy te ptaszory. Okej, okay, no to na pewno nie pofrunie, z tego co widzę. To na pewno nie pofrunie, chyba będę musiał zrobić to z lżejszych materiałów, tak mi się wydaje, bo... Jak jeszcze chciałem dorzucić jakieś rzeczy i fruwajki, to raczej nie damy rady z tym, więc... Chyba jednak większe muszę zbudować. Okej, okay, widzicie, teraz mój prototyp potrafi fruwać sobie, lecieć sobie delikatnie do góry. No i potrafi oczywiście jeszcze schodzić w dół. Tylko teraz pytanie... No teraz muszę dodać trochę sterowności, żebym mógł w ogóle jakkolwiek utrzymywać go w powietrzu. Czyli potrzebuję jeszcze jakiegoś systemu sterowania. Więc spróbujmy pobawić się trochę sterownością. Okej, okay. Chyba teraz jest trochę za ciężki, wszystko pięknie niby działa, mogę sterować tak jak chcę, ale nie jestem w stanie gościa unieść, więc potrzebuję trochę więcej baloników. Ale baloniki, akurat na szczęście mam miejsca na baloniki, jak widzicie, tutaj sobie trochę ich zostawiłem, tylko teraz trzeba będzie to tak wyważyć, żeby nie było problemu potem z tym, że one się będą na przykład... Gdzieś będzie za ciężko albo będzie źle rwało, więc muszę to zrobić mniej więcej tak, żeby było mniej więcej symetrycznie. Okej, czy teraz jest wzlecę w górę? Tak, dalej nie wzlecę w górę. Kurde, wszystko takie ciężkie. Czy ja w ogóle... A po co ja w ogóle to zrobiłem? Myślałem, że będzie mi to potrzebne, ale okazuje się, że nie jest potrzebne, więc może to trochę odciąży. I jeszcze trzeba by zwiększyć tutaj, wiadomo, do 1,5, więc sobie znowu pokopiuję. To bardzo fajny dodatek jest, że wreszcie można w taki sposób Ctrl-C, Ctrl-V przekopiować wszystkie opcje i jest git. Zobaczmy. Okej. Wow. Nawet za dużo, żeby było ciekawie, więc mogę na przykład...
Zrzucić część, okej. No jest spoko. W sumie chyba dlatego, że zrzuciłem balast już było okej, więc to nie jest istotne, żeby to było dokładnie. O, chodziło o to, żebym dokładnie, mniej więcej się w tym powietrzu unosił. Bo bardziej trzymał się teraz w dół. I teraz pytanie, czy ptaki są w stanie zniszczyć moje balony? To jest ważne. Czy one jak nalecą na to, to... Okej, okay, jest dobrze, nie niszczą. Tylko pytanie, czy potrafią... Czy rzeczywiście nie będą mnie niszczyć? To się okaże, może wezmę sobie trochę jakoś perspektywicznie spojrzę. Okej, dobra, ptaszory się rozwalają o mój balon, więc moim zdaniem jest spoko. Tylko muszę jeszcze trochę poćwiczyć, jeśli chodzi o ustalenie się idealnie w miejscu, gdzie te ptaszory są. Okej, dobra, ptaszory! Proszę bardzo, nie no, pięknie. Mógłbym jeszcze jakieś zaawansowane, nie wiem, kurcze, machiny niszczące, jakieś płomienie dodać do tego, ale to wszystko waga, prawda? A wydaje mi się, że proszę bardzo, no po prostu piór tyle zbiorę, że będę mógł je normalnie opylić jakimś bibliotekarzom. Spoko. Okej, jeszcze kilka zostało ptaszorów i mamy zaliczone. Proszę bardzo. Jeden taki balonik, tylko chyba w ogóle stoję z daleko, tak mi się wydaje. Gdzie lecisz? Boże święty, nie umiem sterować własnym pojazdem, naprawdę. Okej, okay, on do z tyłu, a z tyłu teraz lecą, dobra, to może jednak przyda się teraz widok od góry. Zobaczymy jak to wygląda, o, w sumie byłem całkiem dobrze ustawiony, idealnie od góry poproszę kamerę. Gdzie tak wysoko lecisz? Okej, okay, teraz się ustawimy tak, żeby było gites. Patrzcie tu ptaszory, tu trzeba wyrąbać, proszę bardzo. Okej, okay, jest zaliczone, moi drodzy, proszę bardzo. O, i teraz jak wylądowałem, to nie jestem w stanie się już podnieść, żeby było śmieszniej. Tak, ale dobrze, że mi się udało. Wylądowałem i już nie jestem w stanie się podnieść. Bo że się rozbujałbym. Może wtedy. O! O właśnie. Wydaje mi się, że on trochę się przylepia do powierzchni. No dobrze, no to w takim wypadku stworzyliśmy bardzo prosty balonowy taki dronik, który zniszczył mewy. Także bardzo spoko. Następny zone. Jeszcze zostało nam 3. O kurde! Wow! Destroy 2 scout balloons! Ej, fajne. To jest coś, no patrzcie, teraz mamy pierwszy raz widzimy, ale fajne to, ej, podoba mi się strasznie graficznie to tutaj, co widzę. Jak widzicie, mamy teraz tutaj po raz pierwszy do czynienia z planszą, która nie ma dna, nie ma powierzchni. Jakieś ludziki tu są, więc trzeba zniszczyć 2 balony. Czy te balony potrafią fajne... Zobaczcie, te balony są mega fajnie skonstruowane. To mają gościa, który patrzy przez lornetkę. Jednocześnie mają tutaj proszę jakąś kotwiczkę. Ej, bardzo spoko. Podoba mi się. Podoba mi się kierunek, w którym Besiege zmierza. To naprawdę może być... No może być, kurczę, gra pod każdym względem... Sandboxowa gra oczywiście. Pod każdym względem niezastąpiona i jedyna w swoim rodzaju. Co tu jest? A, tu napis jest. Okej, okay, dobra, czyli wiemy, co trzeba zrobić. Trzeba tak znowu naszego... tutaj Zbigniewa przepoczwarzyć, bo on ogólnie... Ja jestem ciekaw, co by się stało, gdybym spadł na samo dno. Czy jestem w stanie... A, zobaczmy, co się stanie, jeżeli będę spadał. Czy jest... Co się stanie, jak będę próbował wylądować na przestrzeni, która w ogóle nie istnieje? Czy coś się stanie? Zacznę, nie wiem, na górze... O! Chyba widziałem siatkę. Okej. Okay. Proszę bardzo. Jednak jest ziemia, tylko była o wiele niżej i okazuje się, że jest po prostu pusta. Okej, okay, dobra. Spoko, czyli ziemia jest na górze, pewnie by nas znowu jakieś zimno spaliło się. Ale zobaczcie, jaki jest mały bounding box! Wow, to jest też ciekawe, moi drodzy, że mamy bardzo mały ten prostokącik. Ten cube cały, prostopadłościan w sensie. 2 muszę zniszczyć, dobrze. Okej, okay, zniszczyć 2 balony, więc jak można by tego dokonać? Trzeba by stworzyć jakąś część, która odpowiadałaby za zniszczenia. Czyli, no może nie katapultę, bo to byłoby zbyt skomplikowane jednak, ale pod jakim klawiszem to mam? Bym pamiętał. Pod tutaj, okej, okay, pod apostrofem, spoko. Będę musiał mieć ze sobą coś, co będzie chociaż potrosze pluło na przykład... Ogniem. Wydaje mi się, że ogień powinien załatwić sprawę, więc nie muszę jakoś chyba bardzo się wysilać. Mi się wydaje przynajmniej.
Jak umieszczę jeden tutaj wypluwacz ognia z przodu, powinno być dobrze, tylko teraz obawiam się, że może być trochę zachwiana równowaga. Niemniej jednak zaraz będziemy to próbować wyrównać. Dobrze się tutaj właśnie dorzucić środek masy. Nie to, gdzie jest środek masy? Gdzieś on tu był. Control list. O, center of mass. I teraz widzę, jak bardzo jest przychylony, ale wygląda na to, że nie aż tak bardzo. Zobaczmy to w praniu. Okej. No tak, muszę tylko ustawić... Muszę tylko jeszcze ustawić odpowiedni przycisk tutaj. Okej. Zobaczmy. Dobrze, wyrównajmy do mojej tej. Okej, dobrze. Tylko teraz najważniejsza rzecz jeszcze to jest to, że będę musiał jeszcze uruchomić jakieś obracanie, bo to, że on tutaj fajnie leci... No, może bez obracania się uda. Dobra, zobaczmy. Podlecimy do pierwszego balona. Nie, w górę, tylko w dół. Potrzebuję znowu jakiejś perspektywy, żeby widzieć, jak to tutaj... Co tu się dzieje? Okej, może tak. Idź mi stąd, kursorze. Okej. Chyba pod Y-kiem mam wrzucanie płomieni. A gdzie się tak bujasz? Okej, dobra. Czyli uwaga, inicjujemy teraz... podpalanie. Ej, co? Podpalasz się, czy się nie podpalasz? Kurna! Wyłącz podpalarkę. Chyba nie ogarniam znowu swojego własnego sprzętu. Dobra, najpierw muszę się dobrze ustawić. Podlecieć z niego najbliżej, jak się da. Udacznie nie sięgała. Wow! Wow! Nawet nie musiałem się za bardzo, wystarczyło do tego ten balon dotknąć, czyli teoretycznie w ogóle mi nie jest potrzebna ta wypluwaczka ognista. Okej, to wyglądało trudniej niż mi się wydawało. Proszę bardzo, ej, spoko! Nie musiałem się w ogóle... Mogłem to armatę też przytamontować, żeby było śmieszniej. Teoretycznie. Dobrze, zanim będziemy się oczywiście jeszcze bawić w to, to... Znaczy, okej, dobra, zabawimy się, bo... Jestem jeszcze ciekawy, co by było, gdybym na przykład zmienił to i rzeczywiście walnął armatę, żeby było tak fajnie, bo to moim zdaniem za prosto. Za prosto poszło. Czemu to jest wyszarzone? Ej. Dziwny blur się robi. Ej, no, bezjajnie, w tę stronę, panie. Rotation, proszę bardzo. I teraz tak. Chciałbym wystrzelić... Teraz tak, żeby wystrzelić, to damy pod 9. Okej, a to damy pod 0. Dziwnie, że to się tak wyblurowuje, bo jest moim zdaniem jakiś jeszcze błąd. Teraz jestem w stanie się uniesić. O kurna, chyba jednak nie. Papa! Chyba jednak teraz mój pojazd potrzebowałby rzeczywiście maksa, jeśli chodzi o tutaj siłę unoszenia. Wszystkie balony na maksa i teraz może będzie szansa. Wow! Jak widzicie, bardzo ciężkie są te armaty. No dobrze, i spróbujmy. Spróbujmy chociaż jednego usunąć w ten sposób. Jeden balon. Kurde, zaznacz się, panie. Okej. Jeden balon chociaż. Tak po prostu, żeby było fajniej. Żeby nie było zbyt prosto. Okej, dobra, tutaj pójdziemy do dołu. Okej. O, jeszcze się, kurde, mewy zniszczyły. Dobra. Okej. Dobra. Teraz pytanie, czy jestem idealnie na linii strzału, czy nie? Zobaczmy. No, prawie. Prawie, moi drodzy, uwaga. O, jakieś ptaszory znowu tam lecą. Czy jestem idealnie? Powiem szczerze, chyba nie. A, bo te balony też mają taki... A, bo te balony również mają ruch w górę, w dół. Dobra. Okej, teraz jakoś przesuniemy w lewo i uwaga, odpalamy pierwszą maszynkę. Pizg! Pięknie. Dobra, da się, tylko teraz się poobracałem jak... Dziki, nie wiem w ogóle, w którą stronę teraz lecę. W każdym razie działa. Można również w ten sposób zniszczyć, ale sądzę, że jestem zadowolony. Mamy 3 stage'a za sobą. Lecimy do następnego. Co my tu mamy? Okej. Co to jest? Zobaczmy, o co chodzi w tej planszy. Musimy... Okej. Reach Insignia. Czyli musimy po prostu tutaj dotrzeć. Czy to są bawoły z zamontowanymi na karkach minami? Bawoły kamikadze! Biorąc pod uwagę, że bawoły to w ogóle nowa istota w grze, to jeszcze bawoły kamikadze. No to znowu wydaje mi się, że tutaj w mocy będzie jak najbardziej pojazd latający. Tylko pytanie brzmi, czy te bawoły będą chciały do mnie iść. Reach Insignia, aż 3. Dobrze, sprawdzimy, czy mój pojazd da radę. Oczywiście usuwając zbędny balast. To może zostać, tylko wydaje mi się, że teraz będziemy frunąć za bardzo w górę, no właśnie.
Trzeba będzie znowu to pomniejszyć, tak jak było. No dobra, czyli mamy eksplodujące bawoły. Bardzo spoko, podoba mi się ten pomysł. Tylko teraz pytanie... Jak bardzo one będą do nas szły? Okej. No na razie widzę, że idealnie niemalże dobrałem. Oczywiście znowu kamera nie jest wycentrowana. Dobrze, spróbujmy. O kurde, ej serio? Te bawoły chyba nas nie lubią. To nie brzmi. O! Hello, nie musiałem dotykać. Okej, czyli ta misja okaże się, że będzie bardzo prosta jednak. Wow, ale te bawoły się zbierają obok siebie. Wiem, co mógłbym zrobić, żeby pokonać te bawoły. Mógłbym coś odczepić i nagle na te wszystkie bawoły zrzucić. Ale wygląda na to, że nie muszę. Okazuje się, że mój latający balon daje radę, moi drodzy. Ale te bawoły są szybkie. Trochę jak w Don't Starve, przypominają mi te bawoły. Proszę bardzo, no w parę sekund zaliczyliśmy cały kolejny etap. Wydaje mi się, że do wyzwań będzie to idealna plansza, bo możecie na przykład stwierdzić, że zrobicie mi wyzwanie. Hej Staszek, nie bądź taki sprytny, spróbuj pokonać tę planszę bez używania, w sensie bez używania latania. O, i wtedy będę musiał stworzyć na przykład jakiś pojazd, który kroczy i pokonać tę planszę. Ale to zostawię oczywiście na następny odcinek, na odcinek, gdzie będą kolejne wyzwania, bo wydaje mi się, że zanim twórcy stworzą kolejną mapę, to trochę czasu minie, więc możemy się pobawić w wyzwania znowu. Okej, o co chodzi? Destroy Freighter Convoy. Wow. No i moi drodzy, wydaje mi się, że to już będzie ciekawsze teraz. O, co to jest? Bardzo fajne moim zdaniem są te pojazdy. Tylko teraz tak, idź mi stąd kursorze. To nie brzmi, czy one potrafią we mnie strzelać, bo one mają armaty, nie? Tutaj, z boku. Zauważyłem, że są armaty. Teraz pytanie brzmi... Czy oni będą we mnie strzelać, jak będę nadlatywał? Ła! Fuck, strzelają we mnie! Dobra, to ten strzela we mnie, dobra, czyli... No, ewidentnie trzeba będzie stworzyć coś latającego. Wow, tutaj ten konwój ma... Wow, zaraz zahaczę o niego. W górę, panie! Ten konwój miał... O właśnie, ten... To... Kurde, oni tu normalnie mają jakieś bydło ze sobą. Te, które ostatnio eksplodowało koło mnie. Ej, nieźle. Bardzo spoko. Tu też jest... i tu są jeszcze, proszę bardzo, byczki, które... bawoły, które mają miny. Minobyki! Co jakieś nazwać je? Kamibydło? Kamibydło kadze? Okej, pewnie teraz mnie zniszczy ten wiertolot. Nie zniszczył mnie. Okej, czyli ten jeden potrafił rzeczywiście we mnie strzelać. Wow, wybuchłem! Okej, dobra, wybuchłem, ponieważ mnie zniszczyła mina. Dobrze, czyli ten koleś mnie niszczy. Destroy Freighter Convoy. Czyli wygląda na to, że muszę zniszczyć wszystkie. No i ta misja wygląda na bardziej skomplikowaną niż te poprzednie, zdecydowanie, więc cóż. Ha! Fajna muzyka jest, takie jakieś trąby tutaj. Że tak powiem, dudy? Trąby? Cokolwiek tam wyje w tle. Czyli są dwa atakujące i dwa przenoszące kurcze bydło. Czy te dziwne jakieś krowy. Dobrze, czyli moim zdaniem, szkoda, że nie można takich rzeczy w ogóle tworzyć. Mam nadzieję, że kiedyś twórcy dodadzą takie fajne elementy drewniane, że można sobie na przykład taki coś stworzyć, może coś pod kątem. Ale byłoby mega, można byłoby naprawdę tworzyć wszystko już wtedy. Okej. Pytanie brzmi, czy ja chcę niszczyć ich z powietrza, czy z ziemi? No widać, że te bawoły tutaj są niebezpieczne, więc trzeba by ewentualnie zrobić jakieś ochronić się przed tymi bawołami. Bo one tutaj będą nas trochę będą upierdliwe, więc teoretycznie mógłbym zrobić jakiś pojazd, który by zrzucał na przykład miny. Pojazd, który zrzuca miny, czyli cztery miny by były potrzebne, tylko pytanie brzmi, czy... Cztery miny to jest wszystko, więc... I w ogóle zobaczcie, znowu jest bardzo mały bounding box. Kurde. To ciekawe. Dobrze, no to spróbujmy zacząć coś robić. I ja sobie oczywiście zapiszę ten mały balonik. Trzeba będzie jakoś go nazwać, tylko jeszcze nie wiem jak. Nazwę go drobalon. Dronbalon? Dronbalon niech będzie. Cześć dronbalonie. Szkoda, że jeszcze... Enterem jak klikam, to nie akceptuje mi zapisu, to jest słabe. Dobrze, zróbmy coś od samego początku. Ja
Okej, jak widzicie, na razie uzyskałem jeden prosty efekt. Jestem w stanie unosić się idealnie w powietrzu, bez żadnej ingerencji. Prawda, jest okej, tylko teraz trzeba by znowu... No tak, teraz trzeba się skupić na tym, żeby stworzyć cztery miny. Mi się trochę krzywo się trzyma, no ale to nie jest jakoś super istotne. Ważne jeszcze jest to, żeby on potrafił, że tak powiem, się poruszać, prawda? Okej, chyba jednak źle wymierzyłem. Teraz on... No tak, on najpierw tutaj... Może spróbujmy tak. O! Okej, dobra, po prostu on był nad tym, nad powierzchnią. Czyli okej, czyli jest nieźle. Tylko prawdopodobnie... jestem nawet w stanie się unieść z tym, nieźle. Okej. No dobrze, moi drodzy, to tylko teraz muszę jeszcze dostosować kierunek i może jesteśmy już w stanie... on chyba się jakoś dziwnie porusza, ponieważ... No cóż... Nie jest trochę jeszcze wyważony, jest bardzo prostą konstrukcją, jak widzicie. Ma być bardziej użyteczny niż ładnie wyglądający. I teraz możemy... Mamy cztery miny. Każdą minę na poszczególnego, kurde, kolesia. Więc teraz powinniśmy dać radę pokonać ich. Mam nadzieję. Zobaczymy, czy w ogóle jedna mina starczy na nie. To też jest pytanie. A teraz muszę jeszcze poustalać klawisze, żeby było spoko. Tak jak ostatnio. Okej. Czas na test. Zobaczymy, jak to działa. Teraz już nie daję żadnych... wiertolotów, które będą mnie dociążać w dół, ale to w sumie zawsze można zmienić, to nie jest problem. Okej. Dobrze! Jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem, tylko ja już zacząłem lecieć. No właśnie, jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem, mianowicie, mam nadzieję, że nawet wiecie co, czego nie zrobiłem. Otóż... dobrze, może jeszcze spróbuję zrobić tak, żeby on jednak mało wymagał ode mnie ruchu. Mało tego, żeby ciągle nie trzeba było korygować w górę, w dół. Na wszelki wypadek jednak zrobię tutaj... żeby było trzeba czasami udać się w dół, więc zrobię przeciwwagę, tak jak było ostatnio. Balony powinny też dać radę, powinniśmy to unieść, tylko jeszcze oczywiście potrzebuję wyznaczyć tutaj te, że tak powiem, atakujące klawisze, więc... Okej, dobra, teraz nic się nie będzie gryzło i teraz możemy spróbować... jakiegoś jednego kolesia zniszczyć. Ciekawe, czy jedna mina mu wystarczy, bo... No to jest pytanie. To jest pytanie, dobra. Inicjujemy lot w górę. Lecimy teraz nad niego. Idealnie nad niego. Kurde, dobra, gdzie jest przeciążenie? Może trzeba będzie strzelić jedyneczką z pierwszego rzutu. Dlatego dokładnie nad musimy być. O, nie dotykaj go! Nie dotykaj go, nie dotykaj, dobrze. Uwaga, uwaga. Jedynkę odpal! Wow! Yeah, bitch! Świetnie. Dobra, podoba mi się to. To teraz trzeba naszym, kurczę, bombardierem dronowym dolecieć dalej. Lecimy do następnego. Gdzie jest kolejny? No, cześć. Teraz, żeby to przeciwważyć, to trzeba będzie strzelić to z piąteczki, czyli właśnie z tego narożnika. Trochę niżej. Tylko, żeby nie za nisko. I teraz, moi drodzy, jeszcze zrobię jedną opcję, mianowicie zatrzymam sobie. Teraz spuściłem bombę. I zobaczymy, jak to wygląda teraz. Praniu, czyli bomba będzie sobie spadać. O, chcę właśnie zobaczyć to z pozycji. Proszę bardzo. O, jakiś ten action, kamera. Proszę bardzo. Zobaczymy, czy... Co to zrobi? Okej, to całkiem ładne. Usuniemy te wszystkie bariery, żeby zobaczyć, kurczę, kinową! To jest ładne. To jest moim zdaniem ładny kadr. Trochę widać tych wszystkich innych dziadostw. Okej. Dobra, to jeszcze muszę oczywiście włączyć na chwilę HUD, by trochę to przyspieszyć. A tak... 2%. Dobra, no i zobaczmy, gdzie wygląda ten wybuch. Uwaga, uwaga! Yeah! Ej! Nie zmieniaj mi kamery, kiedy ja nie chciałem, żebyś mi zmieniał. Chcę zobaczyć ten wybuch. No właśnie. Ładnie. Ej, spoko. Się rozlatuje. Proszę bardzo. Bardzo ładnie. Cudownie wręcz. Piękny wybuch. Cudownie. Oh yeah. To mi się naprawdę bardzo, kurczę, podoba w Besiege, że można sobie dokładnie, kurczę, obejrzeć z każdej strony, jak się chce zatrzymać, obejrzeć, nacykać foty. Ha, jak ktoś lubi. Dobrze. Okej. Dwa zaliczone. Trzeba wracać na pokład. I spróbować jeszcze zniszczyć pozostałe dwa. Czyli wracamy do sterowności 100%. Poleciały części.
Dobra. Zostało nam jeszcze dwóch. Dwóch typów. No i kurczę, i proszę bardzo, wychodzi na to, że człowiek, ludzie tam narobią się miesiącami, tygodniami wręcz, dobra, tygodniami, miesiącami wręcz, to byłoby bardziej logiczne. Siedzą, myślą, jakie tu zrobić następne, kurczę, plansze. Mówię oczywiście o twórcach. A tu nagle przyjdzie taki gracz i w sumie w godzinkę całą ich, kurczę, wszystkie ich pomysły przejdzie. Dobra. Tylko teraz nie mogę spudłować, więc chyba jestem dobrze ustawiony. Inicjujemy, szanowny panie kapitanie, proszę zrzucić minę numer 3. Leci! Dobrze. Oh yeah! Okej, okay, no i moi drodzy, został nam ostatni, lecimy do niego spokojnie. Gdzie tu jest mina? Mina jest teraz numer 4, okej. Okay. Zbliżymy się do niego, jednak dobrze, że dałem sterowanie. Kurczę. Trochę spowolnię, żeby móc zobaczyć, jak daleko jestem, okej. Okay. Widzicie? Przeciwwaga jest niezła. Chcę może wycentruję idealnie w tym miejscu, żeby widzieć od góry, co się dzieje. Chyba jest idealnie, moim zdaniem. Zrzucamy minę numer 4! Tak jest! I ten oto magiczny sposób wykonaliśmy! Wszystkie misje. Wszystkie misje z nowych 5. Bardzo spoko. Moim zdaniem naprawdę ta gra robi się coraz ciekawsza, pomysły są coraz lepsze. No i ogólnie, bardzo spoko. Podobało mi się, naprawdę. Duże wyzwanie jest teraz już w tych, chociaż... Mówię o dużym wyzwaniu w tych nowych misjach, a tak naprawdę przeszedłem je bez większego problemu, nie? Ale chodzi o to, że ogólnie dają o wiele więcej jakby zabawy, więcej możliwości, są nowe. Mamy wreszcie jakiś etap, gdzie mamy latające jakieś struktury, gdzie nie mamy w ogóle zabawy z ziemią, tak? Znaczy ziemia tam jest gdzieś na dole, ale to nie zmienia postaci rzeczy. I nadal są inne również cele misji, prawda? Mamy zniszczyć na przykład ptaki. Nigdy nie niszczyliśmy ptaków. Prawda. Tu możemy wreszcie swoimi wiertłami niszczyć, kurczę, ściany zamków. To też daje nowe możliwości. No naprawdę, kurczę, jestem pod wrażeniem. Także, moi drodzy, tak oto skończyliśmy całe, wszystkie 5 misji w jednym odcinku. Także dajcie znaka, jeśli macie jakieś swoje własne przemyślenia, bądź macie na przykład pomysły na to, jak można by tutaj zrobić wyzwania. Bo teraz następny odcinek, który będę montował, będzie oczywiście z wyzwań widzów i fajnie by było wziąć pod uwagę te mapy, czyli zbudować jakąś konstrukcję, czy jakieś specjalne warunki na mapach dać. Pamiętacie, mieliśmy, kurczę, mapę z niszczeniem zamku, czyli z zabiciem ludzi, na przykład moglibyście wymyślić: hej Staszek, a może zabij ludzi nie używając na przykład tych wiertolotów, czyli trzeba byłoby tak wymyślić ten pojazd, żeby nie używać w ogóle tych, kurde, jak one się nazywają, wierteł. Na przykład, tu mamy ptaki do pokonania, tu mamy balony do zniszczenia, tu mamy bawoły, tak, które, kurcze, miny stawiają, mają przypięte miny, więc trzeba uważać, no i mamy latające jakieś takie dziwne, jakiś konwój, tak, dziwnych machin latających. Także moi drodzy, czekam na wasze propozycje wyzwań. Na ten odcinek ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, pamiętajcie zostawić lajka. Ode mnie, jak zawsze, wielka piona. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku z Besiege. Cześć!